Hej, witam Was serdecznie w kolejnym filmie z Emper i zapraszam do oglądania. Dziękuję wspierającym na progach wsparcie VIP i wyżej, czyli Delay, Dropek, Piotr 1964, Jumper, Kulawy, Fobreko, Kalizar i Lord Piotr 08. Szczepiona dla Was, dziękuję serdecznie. Moi drodzy, dziś film z oceniania zamków wspierających. Jest bodajże 10 kont, tak więc przyjrzymy się wybranemu zamkowi danego gracza oraz ustawieniom obronnym ilości jakby wskaźnikowi defa do offa i kasztelanowi. Na tym będzie polegać ocenianie. Jeżeli ktoś chciałby się wpisać, to ma teraz szansę dopiero za miesiąc i zapraszam Was do wspierania kanału. Obok przycisku subskrybuj, suba też możecie zostawić, bo sporo osób nie subskrybuje, a ogląda filmy z tego co widziałem. No i lecimy do filmu. Od razu też powiem, że w ostatnim filmie na początku były osoby na Androidzie, więc w tym filmie będą na końcu i będę to robić na przemian po prostu, więc raz osoby z telefonu są na początku, a raz na końcu. Dobrze, może jeszcze zanim zacznę sobie sprawdzę szybciutko, czy mi nic tutaj nie pada. O moim zamku i tak, i pierwszą osobą będzie Zaku. Będzie Zaku i jego zamek główny. Ja sobie troszkę podeślę. Zaku, zamek główny. 2 miliony mocy, 462 legendarny. Dobra, zajrzyjmy na zamek główny. Już sobie tu przygotuję listę. Tak, tutaj mam osobę do oceny, dobra. Okej, okay, oceniamy tak standardowo, raczej bez zmian ten mój szablon oceniania, tak więc tak, może będę zaczynać od sali legend, jeżeli to zamek główny, a nie od spichlerzy. Sala legend, jesteś blisko szóstej fali, tak więc na razie ciśnij salę legend, a spichlerzy zostaw na później, tak jakby wiesz. Sala legend na pierwszym miejscu, spichlerzy na drugim, tak więc o tym pamiętaj. No i jesteś już blisko szóstej fali, tak więc kibicujemy, żeby wbić szybko, bo level ci jakby na to pozwala, a jeszcze trzeba ją trochę podnieść. Ok, dalej patrząc, tak, cieplarnie są ładnie podniesione. Konserwatorów nie podnosi, oszczędzaj żetony na miodek. Następnie, dekoracje, spoko, fajnie. Jest trochę rubinowych, ale to te pewnie są fuzjowane ładnie, tak więc spoko wszystko. Jeżeli chodzi o budynki rubinowe, jest piekarnia Max, jest wieża obserwacji, no może być dziewiątka. Jak masz kasztelana z główką na wykrycie, to git. Szpital ma poziom piąty, ok, to jest taki minimalny, stajnie są. No dobra, no i jest fosa zamkowa. Tak naprawdę wszystko tej rubinkowej jest kit. Defensywa też ładnie. No ale sprawdźmy, co na tym zamku siedzi. W takim razie, więc robimy skana. I zobaczmy, co u ciebie się znajduje. No tak, bez bitwy, bez bitwy. Dobra. Masz na zamku głównym 13 tysięcy wojska. Zacznijmy od kasztelana. O Jezu, tym się na ekranie nie mieści. Co jest? Okej, okay, teraz się mieści. Tak, 130 wręcza, 120 dystansu. No dobra, to jest taki średniak, ale taki solidny średniak, jakby mógłbyś spróbować trochę podciągnąć ilość wojska na skrzydłach i trochę ten wręcz i dystans, tak żeby miało jednak z klejnotów więcej, ale generalnie to ujdzie, nie? Taki całkiem dobry. No i czy masz tutaj chociaż trochę defa? Nie no, defa jest sporo, defa jest nawet tutaj przewaga z tego co widzę, tak więc zabezpieczenie jak najbardziej w porządku. Dobra, kolejną osobą jest Wojtek 1753, Wojtek 1753. O Jezu, nie wiem czemu się tak wyśrodkowało. Który prosi o ocenę po stronku Plastuś. Tak, Plastuś, dobrze. Masz 800 legendarne i równo 2 miliony mocy, tak naprawdę. Raz zajrzymy na ten posterunek. O, i tutaj mam przynajmniej za co chwalić, bo bardzo, bardzo jak popieram ideę walczenia na akwie o dekorki rubinowe, ale jednak za darmo, w sensie dzięki lataniu, a nie kasie, czy też rubinach. Tak więc tutaj bardzo fajnie, że zbierasz te dekory, bo to naprawdę warto. Was też zachęcam do tego. Ale zacznijmy od początku. Jako, że jest to posterunek, no to wiadomo, sali legend tu nie ma. Czyli skupiasz się w takim przypadku na spichlerzach. Okej, okay, i na tych spichlerzach średnio jesteś skupiony, bo no, są 4 dwudziestki, potem tak naprawdę to spada. Podnoś te spichlerze, bo to ci zwiększy odczuwalnie produkcję żarcia. Wiadomo, dekora da sporo, tak, ale jednak trzeba pamiętać o tej bazie, jakby o tej podstawie, czyli poziomy spichlerzy. Cieplarnie ładnie, jest piekarnia max, są stajnie max, wieża obserwacyjna, no jednak do podniesienia tutaj będzie trochę. Dalej patrząc, okej, są domki miejskie, no dobra, niech będzie, że na te nakładki na stałe, można i tak. Tak więc tutaj jest wieża obserwacyjna do podniesienia. No i fosa zamkowa do zbudowania, bo to jednak daje przewagę. Defensywa wygląda w porządku. I zróbmy skana, zobaczmy co tam u ciebie siedzi. Dobra. 27 tysięcy wojska, tak, kasztelan. 145 wręcz, 147 dystans, 93 dziedzińca.
Główka jest do posterunku, dobrze 32 jednostek na murach, jest wczesne ostrzeżenie o wykryciu. No, kasztelan jest ładny, kasztelan dobry. I sprawdźmy szczegóły, czy ty tutaj masz defa. Jest przewaga defa, no to dobrze. A, no i ustawienie mogą spojrzeć też. Tak, no ustawienie jest dobre. Okej. Okay. A u Zaku, bo nie patrzyłem, czy ma na wczesne wykrycie. Tak, ma wczesne wykrycie i na murze miał... No, podobnie miał, tylko z jednym otworem. Jak masz jeden otwór, to możesz minimalnie więcej dystansu dać tam, tak, żeby mieć go 20% przynajmniej. Dobra. Kolejna osoba to Red Knight i proszę o ocenę ZG. Red Knight. I zerknijmy na zamek główny. 2,6 miliona mocy, 800 legendarny. Dobra. Okej, okay. Zacznijmy może od początku. Tak, sala legend 550. Nice, fajnie. Jest zrobiona, więc ładnie. Teraz spichlerze. No dobra, no to salkę legend masz zrobioną. Widzę, że już pracujesz nad spichlerzami. Ten jeden już podnosisz, spoko. To fajnie. Świadectwa chwały nie podnoś, bo to raczej no szkoda rubli. Warto na inne rzeczy trzymać. Teraz są jakby lepsze inwestycje, myślę, niż świadectwo chwały. Zwłaszcza jak mamy już tyle sztandarów do użycia, że wiecie. Okej, dalej, cieplarnie. Są cieplarnie. Konserwatorów, no raczej kieruję się temu, by ich nie podnosić i zaoszczędzić żetony na infrastrukturę miodową, która swoją drogą jest tutaj wbudowana. Jest warownia, jest magazyn, są pasieki. A czy jest browar? Browaru tutaj nie widzę. Ale w sumie jak zrobię skana, to zobaczymy, jak masz wojsko miodowe, to gdzieś ten browar będzie. Okej, kamieniarz poziom pierwszy. Nie wiem, co to ma na celu. Jeżeli jest tam nakładka, to okej, ale jeżeli tam ci się gdzieś zagubi, to go skasuj. Dekoracje są wszystkie ładnie zrobione. Budynki rubinowe takie jest. Piekarnia, max, okej, są stajnie. Stajnie u ciebie. Max. Wieża obserwacyjna 5, no to jest do podniesienia. Defensywa, jeżeli chodzi o defensywę, okej. Fosa zamkowa jest. Raz zróbmy skana. O kurczę, aż mam mało piórek. Zróbmy skana, zobaczmy, co tam u ciebie. Okej, kasztelan. Wręcz 147, dystans 131. 100 dziedzińca, ładnie dziedziniec właśnie. Spoko mury, spoko jednostki na murach. Wcześniejsze wykrycie jest. No to tutaj możesz popracować tak naprawdę już tylko nad siłą dystansu w sumie. Ale kasztelan fajny mimo wszystko, nie? Mocny. Do obrony bardziej właśnie wręczem. No i widzę, że tutaj jest obrona wręczem ustawiona. Tak. No i obrona ładnie. Czy masz przewagę defa? No jest przewaga defa, no okej. Wiadomo, to nie jest wyznacznik, że jak macie przewagę offa, to jest źle. Ale jednak jeżeli ktoś ma na przykład 1000 defa i 9000 offa, no to dobrze nie jest. I tak raczej od razu. Dobra, rad X. I prośba o ocenę zamku głównego. Okej. Okay. Poczekaj, spojrzę na twój profil, ile ty masz tam mocy. Tak, 120 legendarny milion mocy. Ładna moc, ładna potęga jak na ten poziom. Okej, zacznijmy od celi legend. Jest 120 na poziomie 120, no i to się szanuje. Sala równo z levelem. Bardzo ładnie. Dobra, salę masz, ale widzę, że kosztem niepodniesionych wież. Tak więc zrób sobie chwilę przerwy od sali i ulepsz te wieże na piąte poziomy. To jest, kurczę, jednak podstaw do obrony i to musi być, więc to jest taki twój priorytet w tym momencie. Spichlerze też masz ładnie podniesione, więc chwilę sobie zrób przerwy. Spichlerze zostaw, salę zostaw i ulepsz te wszystkie wieże, a potem wróć do ulepszenia sali i ewentualnie spichlerze też. Okej, zbierz sobie żetony ulepszenia z zewnętrznych krain, z ligi, ze sztormu, zbierz sobie na cieplarnię z przedwieków, żeby je ulepszyć na maksa. Są konserwatoria, spoko, nie wydawaj żetonów na ulepszenie, bo nie warto. Zachowaj sobie na przyszłość, bo się bardziej przydadzą. No, dekory wyglądają w porządku. Widzę tu kilka takich początkowych, więc mam nadzieję, że są pofuzjowane. Takich właśnie podstawowych, ale też konto widać, że jest dosyć świeże, tak? No, nawet na krainach nie ma fosy, więc widzę, że konto jest takie dosyć na świeżo. Tak by the way, to zrób sobie te fosy na krainach. Tak więc to jeszcze wiadomo, jak się zaczyna, to nie jest to takie proste. Są stajenki trójki. Jeżeli chodzi o piekarnię, jest ósemka, dobra. Czy jest wieża obserwacyjna? No nie ma, z tego co widzę. Źle widzę. No wieży obserwacyjnej brak. A, to jednak jest wymóg konieczny na twoim zamku. Szpital sobie podnieść na piąty poziom też, ale wieża obserwacyjna to taki numer jeden wśród wydatków, które musisz teraz ogarnąć.
Jak nie widzę, to przepraszam, ale wydaje mi się, że tutaj nie ma właśnie tej wieży. I teraz wszystko zależy od tego, czy masz główkę z wczesnym wykryciem. No masz, dobra, to cię trochę ratuje, ale mimo wszystko tą wieżę z wykryciem sobie postaw i ulepszaj. Okej, okay, kasztelan. Dziedziniec w porządku, jednostki na murach mogą być. Tutaj trochę mało wręcza. Ja bym trochę na tym wręcza właśnie popracował. I ustawienie obronne, no nie najlepsze tutaj, maszynki takie, drewno. No jednak weź sobie te bomby wapienne, nigdy nie wiesz, czy cię ktoś zaatakuje, czy nie, tak więc ja bym na twoim miejscu wziął te bomby wapienne i wstawił na flankę, bo środkiem z taką ilością wojska to nie za wiele wybronisz, tak więc bomby wapienne na flankę i przewaga wręcza, to tak bym tutaj sugerował obronę. Jak chcesz dystansem, to możesz pół na pół i dwa bastiony, dwie bomby wapienne ewentualnie, no to tam wiadomo, to zależy od tego, jaki atak leci, ale jednak zostawianie ustawienia obronnego z drewnianymi narzędziami na noc przykładowo jest średnim pomysłem. Kalizar, kolejna osoba do ceny, wspierający i zamek główny również, 2,6 miliona, poziom 800 legendarny, dobra, zajrzyjmy na zamek główny i tak, pierwsza sprawa oczywiście sala legend, są dekorki zakwy, nice, nice, ładnie. Sala legend, słuchaj, ty masz tą salę legend schowaną, ale z tego co słyszałem, to tam ci brakuje około 100 leveli. Na pewno nie jest max, bo jak była max, to raczej byś jej nie chował. Ona jest tam za parownią. Tak, czy przesunąć? Tak, jest tam schowana. Albo tutaj jest gdzieś. Nie wiem. No nie będę się doszukiwać, w każdym razie podnoś tą salę, bo wiem, że na maxa nie jest. Tak więc to jest twój priorytet numer jeden. Poziomy spiślerzy są z kolei ładnie, więc właśnie z tą salą się skup. Budynki rubinowe są stajnie, jest wieża obserwacyjna. Na świadectwo chwały nie wydawaj rubinów, bo to są, no moim zdaniem, tak subiektywnie, to są rubiny przeznaczone w błoto, no chyba, że rzeczywiście już nie masz co innego do ulepszania, ale chociażby fosę zamkową dwójkę dużo bardziej warto niż świadectwo chwały podnosić. Dobra, dalej jest piekarnia, dekorki oczywiście tutaj ładnie, jest fosa zamkowa jedynka, defensywa jest wszędzie w porządku. Spoko, wszystko jest jakby tutaj dobrze, poza tą salą właśnie, sala jest do zrobienia. No i zajrzymy do ciebie na zamek. Kasztelan. 150 wręcza, 130 dystansu, 92 dziedzińca, 35 jednostek dostępnych na murach. Przekroczyłeś trochę limit tych jednostek na murach. Spróbuj sobie przerzucić tak, żeby mieć tych podstawowych mniej niż 30, ale żeby mieć na władców zamków, na przykład takie kolejne sobie znajdź, to byśmy wtedy trochę więcej finalnie. Jest wczesne wykrycie, w porządku. Szczegóły, tak. No i ustawienie obronne, git, większość defa, spoko. Dobra, lecimy w tym momencie dalej do kolejnej osoby. I jest to Miciu i Szczyty. No i no i zamek na szczytach, zobaczmy. 2,2 miliona mocy, 648 legendarne, ok. Dobra, zobaczmy co tu się dzieje. Tak, to ja ostatnio na live oceniam. Tak, tutaj do podniesienia są spichlerze. Na krainach wiadomo, nie mamy żadnej sali legend ani nic w tym stylu, więc spichlerze sobie podnoś. Cieplarnie są ładnie podniesione, konserwatyw nie podnoś. Zostaw na pierwszym. Dalej patrząc. Okej, okay, widzę tutaj jakby taki duży kontrast, czyli są dekoracje rubinowe, jednocześnie jest wieża obserwacji na poziom drugi, i piekarnia poziom piąty. W tym momencie tutaj zasugeruję ci, aby jakby zaprzestać kupowania dekorek rubinowych i w tej cenie, którą byś zainwestował w nie, ulepszyć sobie piekarnię, ulepszyć sobie wieżę wykrycia, wieżę obserwacyjną, bo to jednak jest wyższy priorytet niż dekoracje. I no wiesz, no piekarnia ci zmniejsza zużycie, tak? Czyli jakby od tego powinieneś zacząć, a zwiększać tą produkcję jakby jednocześnie, ale jednak niższy priorytet. Fosa jest, wieże są wszystkie, mam nadzieję, ulepszone. No, wszystkie są na piątym, spoko. Wszystko git, dobrze, zróbmy tutaj skana. Okej, okay, kasztelan. Wręcz i dystans w sumie całkiem w porządku, ale dziedziniec dosyć kiepsko. Jeżeli ci nie wychodzi 80 dziedzińca, to daj sobie trzeci klejnot z dużym dziedzińcem. Ale najlepiej jakbyś miał takie dwa, które ci dają około 38, 39, 40, nie? I podkuć to najwyżej. Jednostki na murach mogą być tak na start. No i wcześniejsze wykrycie jest. Tutaj też główki bym szukał mocniejszej, wiesz, rób eventy,
Rób te takie książki w eventach i tutaj główka może ci często wpaść w fajniejsza albo też na koralikach, bo 7% siły obrony zamku trochę mało. Dobra, a co tam jest w ogóle na tym zamku? Ok, jest pół na pół defa z offem, w porządku, no i ustawienie standardowo dosyć spoko może być. Dobra, teraz zmieniamy krainę z powrotem na zieleń. Drasz i jego zamek główny. Ok, zajrzyjmy. Ojejku, co tu się podziało? Rozumiem, no nie, no taktyka wojenna, można ją zastosować jak najbardziej, czyli kryjówki, żeby nie wynieśli żarcia, bo z tego co wiem, to zaistniał konflikt w twoim sojuszu. W momencie jak to nagrywam, tak więc, no dobra, spoko. Ja rozumiem taktykę, ale zacznijmy od początku, czyli sala legend jest oczywiście max, fajnie. Poziomy spichlerzy są ładnie. Cieplarnie są podniesione, git. No nie podnoś świadectwa chwały. Piekarnia jest max. Wieża obserwacyjna jedynka. To lipa. Tak jakbyś miał rubinki takie do użycia, to kurczę tą wieżę obserwacyjną priorytetowo podnoś, bo masz remizę czwórkę, ale wieżę obserwacyjną jedynkę. Nie wiem, taki mocny kontrast tu jest. No to bardzo ważny budynek, nie? Dostanie trójeczki, szpital, piątka, okej. No i zróbmy skana, choć teraz jak macie wojnę, to tam nie wiem, czy to... Jak będzie to się jakby odnosiło do codzienności, no ale... Okej, no tutaj jest pusto po prostu. Tak więc nie będę oceniać, mogę po prostu spojrzeć na kasztelana. 145 wręcza, 131 dystansu, 92 dziedzińca. Główka złota, bardzo, bardzo ładna główka. Maksowa. Kasztelan mocny. Ok. Po Draszu jest Lord Piotr 8. Prosił mnie, żebym wybrał zamek, tak więc stwierdziłem, że spróbuję, zajrzę na zimę. Może znajdę tam coś jeszcze do oceny, bo zazwyczaj jak patrzę te zamki, to tak jakby nie za bardzo miałem co zasugerować do oceny, co by miało jakiś jeszcze sens tutaj ulepszać. Ale ok, rozejrzyjmy się. Są spichlerze maksowe, ok, git. No, dekoracje również są mocne. Jest fosa zamkowa, dwójka. Okej. Piekarnia, wieża obserwacyjna. O, tak naprawdę jedyne rzeczy, które by ci tu mogły jeszcze wzmocnić ten zamek, no to będzie szpital wojskowy na 8, żeby jeszcze te straty od 5% zwiększyć. Alternatywnie remiza strażacka albo plac musztry, żeby szybciej woje klepać. O ile jeszcze klepiesz. Niektórzy to już nie klepią. No i w sumie tyle. No ewentualnie koszary podnieś, żeby woje miodowe klepać, a to tam jak nie masz tu pasiek ani browarów, to raczej nie będziesz klepać, póki pierwszy nie zbudujesz tych budynków właśnie. Zobaczmy kasztelana i ustawienia obronne. 150 wręcza, 130 dystansu, 98 dziedzińca, 32 jednostek na murach. Okej, okay, no to tutaj jest tak naprawdę, możesz popracować nad dystansem, jak dasz radę. I jednostki dostępne na murach podczas obrony, te podstawowe. Tutaj ewentualnie jak jakiś klejnot się znajdzie, bo to są takie, jest taka możliwość, no to spoko by było. I czy główka ma siłę obrony głównego zamku? Nie ma. Nie ma. Chyba, że na krainach nie pokazuje, ale to powinno działać na krainie, tak więc jeżeli główka nie ma, to też fajnie było, żeby miała. No, ale to wiadomo, można przełączać pomiędzy tymi. Wczesne wykrycie jest? Jest, no to git. Tak, no to dobra. Okej, okay, no i słuchajcie, teraz zakończyliśmy ocenianie na serwerze, jakby na komputerze i przenosimy się na platformę Android. Tam będą jeszcze dwa zamki do oceny. Okej, okay, jesteśmy teraz na zamku pierwszego wspierającego, czyli Mario 84, który prosił o ocenę zamku na szczytach. Spójrzmy najpierw na konto. 2,7 miliona mocy na 800 legendarnym. Okej. Okay. No i zobaczmy te szczyty, o które prosiłeś właśnie. Tak, jest dzielnica. Okej, okay, dobra, widzę, że te szczyty tutaj właśnie mocno w nie jakby pakujesz. No to dobrze, to dobrze, to jest ważna kraina. Jest dzielnica handlowa. Dalej patrząc, stajnie max. Tutaj mogę ci zasugerować ulepszenie koszar na poziom 6, ponieważ jeżeli masz koszary na poziomie 6, to ataki wroga, gdy będą palić ci budynki, to nie podpalą tych koszar. I w tym momencie nie zwalnia ci się rekrutacja wojska, tak więc to może się przydać. Rozważ to. No dobra, piekarnie wszyscy dostali.
Spichlerzy. Ta ilość spichlerzy może być nieco za duża. Sprawdź, słuchaj, czy jak usuniesz dwa najsłabsze spichlerze z najniższym obciążeniem produkcją, bo wiesz, masz dobre dekoracje, nie? Masz bardzo dobre dekoracje z wysokim porządkiem publicznym i też propsuje tutaj, bardzo plusuje za aktywność na archipelagu. Bardzo fajnie, bo nagrywam to 4 dni po odpaleniu archipelagu tak naprawdę. I kwestia jest taka, że jeżeli byś spichlerzy trochę, powiedzmy 2-3 spichlerze zamienił na kolejne dekory rubinowe, to możliwe, że ta produkcja ci się zwiększy i to ci się po prostu opłaci, żeby mieć więcej żarcia na godzinę. Dalej patrząc, tak, są cieplarnie podniesione, spoko. I fosa jest, z tego co widzę, to jest chyba zwykła fosa, nie jestem w stanie na to kliknąć. No dobra, fajnie, że się przybliżyło. No nie jestem niestety w stanie stwierdzić, tak, defensywa z tego co widzę to jest git, tak, właśnie jest ta fosa. Są wieże, okej, tylko nie wiem, czy nie przeoczyłem tutaj wieży obserwacyjnej, czy ty tutaj masz wieżę obserwacyjną? Gdzie masz piekarnię? Piekarnię masz zapewne w dzielnicy handlowej, ale wieży obserwacyjnej tutaj po prostu nie widzę. I to do handlowej ona się nie daje się jej do dzielnicy handlowej. Nie ma, tak więc tutaj jeżeli będziesz planował jakieś budynki rubinowe, to ja bym sugerował tutaj właśnie wieżę obserwacyjną wstawić na szczyty. To ci się może przydać. Ok, drugą osobą na Androidzie jest gracz Oniku Top. 1800 mocy na 800 poziomie legendarnym. Spójrzmy tutaj na zamek główny, o którego ocenę prosił. Dobra. Ok, jest dzielnica handlowa, więc tutaj kratki za zdobycie tego właśnie budynku specjalnego. A zacznijmy od lewej strony. No właśnie, jest ta wieża obserwacyjna, o której mówiłem na zamku Mario. Są też podniesione koszary, tak więc to jest git. Sala legend, mam nadzieję, że jest na maksa. Jeżeli nie, to rób, bo to jest bardzo ważny budynek, wiadomo. Wieża obserwacyjna, git, bo na maksa. Świadectwo chwały, nie ulepszaj, nie wydawaj na nie rubinów. Remiza jest na maksa, ładnie. Co dalej tutaj? Tak, spichlerzy, masz ilość, wydaje mi się, że w porządku, bo dekory nie wyglądają tutaj na super rubinowe. No wszystko masz pochowane, wiesz, w tej dzielnicy handlowej, ale stanie są trójka git. Jest fosa zamkowa, to dobrze dla twojego potencjału defensywnego również. Wieże wszystkie na piątkach, jest tutaj wszystko ładnie. Żetonów nie wydawaj na ulepszenie konserwatoriów, tylko zachowaj sobie na miodek, bo to jednak no u was to tym bardziej, bo na telefonie nie ma zewnętrznych krain, to może być jeszcze gorsza sytuacja. Okej. Moi drodzy, to już wszystko na dzisiejszy film, tak więc dziękuję jeszcze raz serdecznie wspierającym na progach wsparcie VIP i wyżej, czyli Delay, Dropek, Piotr 1964, Jumper, Kulawy, Fabreko, Kalizar i Lord Piotr 08. Szpiona dla was, dziękuję serdecznie. Zapraszam na streama, który się odbywa w sumie to chwilę po publikacji tego filmu o godzinie 19 w niedzielę, 21 lutego, jeżeli się nie, tak więc zapraszam wszystkich serdecznie. Będziemy wymieniać żetony samurajów, ponieważ mam sporo i mam booster do miesięcznego. Mam do samuraja chyba 2 miliony, no i prawie 2 miliony. Jeszcze będę trochę latać w międzyczasie. I do tego booster na miesięcznym, tak więc będą wbijane punkty, żeby właśnie dzielnicę sobie zabezpieczyć, miejsce na dzielnicę wojskową. Przepraszam, handlową. No i dziękuję wszystkim za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli film pomógł, spodobał się. Łapkę w dół, jeżeli wam nie pomógł. Piszcie w komentarzach, co sądzicie. No i tak naprawdę widzimy się na live'ie i w filmach w tygodniu będzie kilka filmów, właśnie ten dotyczącego którego była właśnie ankieta na kanale parę dni temu. Co prawda nie był on najbliższym po tej ankiecie, bo trochę się plany zmieniły, ale będzie film na temat tego, ile hajsu wydałem łącznie na Good Game'a od startu mojego grania jakby. Tak więc jeszcze raz dzięki wielkie wszystkim, zwłaszcza wspierającym. No i do kolejnego. Na razie, pa, pa.